zobaczcie. Na szczęście nie było wiatru. Jeszcze grzmi. Jest dużo. Nie ma być. Jest plus godzinę. Chyba przed 8. Ale już od 4 gdzieś ta duża się tutaj włączała. Nie było słychać grzmoty. Miejmy nadzieję, że nie będzie zbyt długo trwało. Mocno. Na razie widać, żeby się przecierało niebo. Trochę pewnie to potrwa. Aby nie było tylko dużego wiatru. Dobra, słuchajcie, przez chwilę było takie zagrożenie tu na środku. Nie wiem, czy widzicie, ale wcześniej wam pokazywałem. Ta woda płynęła jakimś wielkim strumieniem, podnosiła się. Bałem, że podejdzie pod namiot. No, ale teraz grzmoty ustały. O, zobaczcie. Na szczęście nie było wiatru. Jeszcze grzmi. Namiot. O, znowu jakieś koty musiały. Ciągle nam worki rozrywają od śmieci. No licho to wygląda, ale koło 12 ma wyjść, ma być 28 i ma być mega słońce. Także namiot się na pewno wysuszy. Bałem się tylko tego, bo przez chwilę tutaj tak mocno woda się podnosiła. Auto było opony, no może nie w połowie, ale no zalane wodą. No zobaczcie, tutaj już tam ktoś też wyszedł. Rozmawiają sobie Hiszpanie. Przez chwilę na szczęście nie było wiatru i to było spoko. Lało jak lało, nic nie przecikało, to spoko. Jednego się bałem, że ta woda podejdzie nam pod namiot, ale chyba wybraliśmy super parcelę, bo jesteśmy gdzieś wyżej troszeczkę. Zobaczcie, no tu trochę wody, no tam jest woda między tym namiotem, ale miejmy nadzieję, że szybko to wsiąknie i nie będzie problemu. Tak wyglądają realia. Jeszcze czegoś takiego chyba nie przeżywaliśmy. Takiej porannej burzy. Na szczęście dobrze, że ona była rano. O 3 nie było tej burzy. O 5.30 byłem w toalecie. A burza się zaczęła gdzieś około 6.30. No i masakrycznie zaczęło dawać. Hiszpania, wakacje, Peniscola. No i mega burze. Wiem, że te burze, z tego co Ala sprawdzała, to w ogóle chyba od Marsylii do tu Barcelony, do Alicante też, bo chcieliśmy jechać do Alicante też. Może parę godzin. No jeszcze, niestety jeszcze nie koniec. Teraz się uspokoiło, ale grzmoty i błyskawice są nadal. Zobaczymy, co będzie dalej. Jest godzina... Oj, nie widać, 8.14. Jest godzina 10.30, ciągle pada, dzień pod namiotem, w deszczu. No na szczęście już, no z godzinę temu jeszcze mega, mega grzmoty, błyskanie się, no teraz już lżej, ale no pada. No niestety, dalej pada. Siedzimy. A co mnie to wyleguje mi się pod namiotem? 1 lipca, Hiszpania, Peniscola. Cudowne deszczowe wakacje. Dobra, słuchajcie, no sytuacja jest no taka jaka jest, no jest mokra. Jest godzina 11.28, jeszcze kropi, jeszcze jest mokro. Ale już nie ma burzy. Były dwie burze.
jedna burza o 6, później druga chyba o 8 czy 9. Tu w pewnym momencie, zobaczcie, tu był potok wody. Tu wszędzie po prostu płynęła woda. Wszystko było zalane. Ziemia nie po prostu nie dawała rady odprowadzić tej wody. Tu część ludzi wyjechało w ogóle. Zobaczcie, jest dużo parceli wolnych. Przestraszyło się, tu pan też busem wyjechał. Piękny jest ten 1 lipca w Hiszpanii. Pogodnie, słonecznie. Ale jest Lidl. Ceny, pieczywa, bagietka, owoce. Muszę wziąć euro 99. Owoce morza. Mieliśmy zakupy, jakieś ciastka, owoce, napoje. To jest arbuz czy? Melon. Melon. Zapłaciliśmy 19 euro. Słuchajcie, zajechaliśmy na stację benzynową i cena diesla 1,569, także najtaniej do tej pory. W Niemczech na autostradzie było ponad 2,20, we Francji gdzieś z boku było euro 70. 69, nie? No i tutaj jest najtaniej, 1,569, a myślę, że jakbyśmy jeszcze pojechali do jakiejś takiej mniejszej, to jeszcze by było taniej. Ale dobra, zatankowaliśmy, bo jutro jedziemy do Alicante. Tutaj tak samo. Zatrzymujemy się na churrosy. Słuchajcie, wzięliśmy jedną porcję, ale te są rewelacyjne, nie są nasiąknięte tak tłuszczem. Ala poszła zakupić jeszcze jedną porcję. Przy namiocie mamy Nutellę. Wzięliśmy tylko z cukrem. Zaraz będzie pyszne śniadanie. Godzina 13, wychodzi słońce i o 13 można jeść śniadanie, a tak naprawdę churrosy. Zobaczcie, namiot suchy. Trochę liści, trochę brudne, ale jest suchy. Tylko no troszkę brudny. Ale nie jest jakiś mokry, wilgotny. A jak godzinę słońca i będzie wszystko w porządku. Także kawka, churrosy pyszne. Zobaczcie, jak one wyglądają pysznie. Słońce zdjęte. No. Słuchajcie, no mamy po burzy. Wyszło słońce. Ale kemping opustoszał. Po prostu parcele są wolne. Tutaj wszyscy wyjechali, tu państwo się pakują. Tam żadna parcela nie jest. Tutaj są same wolne parcele, tu wolna parcela, tam z tyłu też wolne parcele, także mega pusto. No i przede wszystkim fajnie słońce, nie? I mamy 28 stopni. My mamy dzisiaj wolny dzień, chłopaki chyba zostaną sobie na kempingu, a my się pospacerujemy jeszcze do Penisacoli z Alą. A siedzimy teraz i po prostu opracowujemy dalszy plan naszego wyjazdu. Zarezerwowaliśmy kemping w Alicante. No i szykujemy. Udało nam się także zarezerwować bilety na Ścieżkę Króla. Także staramy się teraz jakoś to wszystko dograć, żeby to miało ręce i nogi. No i robimy sobie wolniejszy dzień. Chyba dzień na kempingu. A zobaczymy, czy później sobie pospacerujemy razem z Alą. Dzisiaj mamy 1 lipca, dzień po popołudnie po burzy. No i postanowiliśmy zrobić nasze rachunki, złożyć odpowiednie wnioski. Mamy dzień w sumie takiego resetu i odpoczynku. A zobaczcie, jak wygląda niebo po tej burzy. Po 3 godzinach po prostu bitego lania, padania,
pokazywałem wam to rano. W tej chwili jest słońce, jakieś pojedyncze chmurki minimalne, około 28 stopni. Mamy internet, oglądamy jakieś znajome nasze kanały. Praktycznie mamy kemping dzisiaj dla nas, bo tutaj chyba no po prostu z kamperów to są pojedyncze kampery tylko stoją, bardzo mało ludzi. No i przede wszystkim bardzo polecamy wam tą miejscówkę, wkleję wam na pewno w opisie nazwę tego kempingu, bo pieniądze 23 euro za 4 osoby, namiot, auto i prąd, to są śmieszne pieniądze jak na europejskie warunki. Bo przypominam, że w tamtym roku pod Florencją zapłaciłem 95 euro. Średnio we Włoszech płaciliśmy około 55 euro za naszą właśnie rodzinkę, namiot, auto i prąd. Tutaj na razie jakby pod tym względem jest dosyć fajnie i dużo taniej. Także te koszty nam się zmniejszają. Zmniejsza się koszt też paliwa, bo na pewno paliwo jest tańsze. Dzisiaj fajnie zatankowaliśmy, aczkolwiek tankować muszę częściej, bo robimy na pewno dużo, dużo więcej kilometrów. Na pewno dużo, dużo więcej nam się zejdzie, także tu się gdzieś tam mniej więcej to zrównoważy. No i problem jest taki, że już na wielu kempingach nasze dzieci, które mają 13 i 16 lat, już są na niektórych kempingach liczone jako dorośli. Czyli musimy wykupywać kempingi na 4 osoby dorosłe, ponieważ na wielu kempingach dzieci uważane są do 11 roku życia. Bo gdybyśmy siedzieli i byli na wakacjach w Polsce, podejrzewam, że podobnie byśmy wydawali te pieniądze. Podobnie robili zakupy w Lidlu, w Kauflandzie czy w Sparze. I powiem wam szczerze, że nieraz jest tak, że te zakupy są dużo, dużo większe w Polsce, dużo rzeczy jakieś tam wyrzucamy, bo tu promocja, bo tu coś, bo tu tamto, a na wyjeździe tego nie ma. Kupujemy na bieżąco po prostu mało rzeczy, żeby się nic nie psuło, żebyśmy nie musieli wyrzucać. I często wydajemy na takich wakacjach, na takim wyjeździe dużo mniej pieniędzy niż będąc w kraju. I żebyście nie myśleli, że w Polsce nie chodzimy do restauracji, bo lubimy w Polsce chodzić do restauracji, a widząc to, co dzieje się, ceny po prostu w Polsce, ile płacimy za restaurację, to niestety robimy to coraz rzadziej, ponieważ no średnio za naszą 4-osobową rodzinę praktycznie już trzeba zostawić jakieś 300 zł w restauracji. Dlatego no wcale to w Polsce nie jest tanie, tutaj to wygląda podobnie. Także raz na jakiś czas możemy sobie tutaj też pozwolić. Generalnie gotujemy na naszych kuchenkach. Dzisiaj w Lidlu zakupiliśmy pierś z kurczaka. Będziemy robić jakieś risotto. No może to nie będzie paella, bardziej risotto, ale zobaczymy. Tak to u nas wygląda. Słuchajcie, świetnie sprawdza się ta podłoga. No my zakupiliśmy tą droższą z Decathlonu, bo za 200 zł. Właśnie też dostałem pod jednym z filmów z Luki komentarz właśnie, że jest w Akszonie taka za 70 zł. No faktycznie, bo my taką widzieliśmy, ale się spóźniliśmy. Najpierw kupiliśmy tą z Decathlona. Jak macie jakieś doświadczenie, czy ta zakrzona też daje radę, to piszcie nam w komentarzach, ale na razie mega jesteśmy zadowoleni z tej z Decathlonu, tej podłogi przepuszczalnej. No dzisiaj lało i padało i ona, zobaczcie, nic z nią jakby bardzo fajnie. Przede wszystkim do namiotu nie wnosi się tyle piasku, co w poprzednich latach, także podłoga się super sprawdza i będziemy ją polecać. W tej chwili namiot już jest całkowicie suchy. Te słoneczko już tak daje, po prostu tu jest już taka temperatura. Dla jeszcze wszystkich niewiedzących, mamy namiot trzeci sezon. Pierwszy sezon był z nami w Portugalii, drugi sezon był we Włoszech, głównie w Toskanii, później Alpy Austriackie. I to jest trzeci sezon tego namiotu, czyli Hiszpania. I daje radę. Także namiot wytrzymuje 30, no w takich u nas w warunkach 30-35-dniowe wyprawy. No i na razie dał radę. Słuchajcie, która to burza była jego? We Francji była pierwsza, w Alpach były dwie, to jest trzy, to jest czwarta jego burza. Czwarta burza pod tym namiotem i naprawdę daje radę. Póki
nie czujemy, że nie ma jakiejś wichury czy wiatru, który wywala namiotem, to jest wszystko ok, bo deszcz spokojnie on przyjmuje bez problemu. Dzisiaj były ogromne grzmoty, dosyć mocno się błyskało, ale na szczęście nie było jakiejś... dosyć mocno padało, ale nie było jakiejś wichury strasznej. I to było ok. Po burzy już nikt nie pamięta. Powoli zjeżdżają się nowe kampery. Chociaż tu, zobaczcie, jest jeszcze dużo, dużo wolnych miejsc. Mamy godzinę 17. No i trochę znudziła nam się bezczynność mi i Alicji. Chłopcy zostali przy namiocie, a my idziemy na spacer do miasteczka. Tutaj mamy te toalety, bardzo czyste, ładne, zadbane. Panie przychodzą, sprzątają. Poszukamy dzisiaj ten sangrii i kawy. Bo mamy tutaj dwie sangrie, jedna czerwona, ta, którą zazwyczaj się zamawia, ale my uważamy, że lepszą jest sangria kawa, czyli biała. Widzieliśmy to Sedmar. Tak. Podaną w takim dużym szklanym dzbanku z dużą ilością lodu i owoców. Wyglądało naprawdę fajnie. Tutaj nie widziałam tego, ale no może też się bardzo nie przyglądałam, to co piję. Ostatnie spojrzenie na miasteczko. Idziemy do Starego Miasta. Pobłądzić się po tych uliczkach, bo czujemy niedosyt chodzenia wczoraj. Zostawiliśmy chłopaków, idziemy szaleć i błądzić się po tych uliczkach. Jest i napis. Mijamy po raz kolejny. Jesteśmy na Starym Mieście. I teraz już na spokojnie, bez chłopaków, ostatni raz pożegnać się z tymi pięknymi uliczkami. I tu już nie ma tyle turystów, jest więcej ciekawych rzeczy. Mamy dzwonnicę, która fajnie się prezentuje tam w zamku. I tutaj te ciekawe uliczki. Tu jeszcze za wcześnie na te uliczki. Jeszcze za dużo się nie dzieje. Pewnie dopiero o wieczorem około 20-21 będzie się... O 20 będzie się otwierać. I pewnie będzie super klimat. Ale uliczka piękna. No, jesteśmy na randce, słuchajcie. Zamówiliśmy sobie sangrię, piwko i patata z bravas. W tak urlopliwym miejscu. Mamy gościa na naszej randce. Mam nadzieję, że mnie zjedzie z jedzenia. No, żeby mi go uchronić. Wolałabym, żebyś taki patata sami wziął. Bo ja nie będę z nią walczyć. Widać, że ma ostry dziób. Już jedna nam kiedyś wyrwała gofry. Małem łądkowi. W Normandii. Mamy sangrię. Mamy batatas i wreszcie sos mamy oddzielnie. Co nam się ekstra podoba i tak lubimy. A nie ziemniaki zalane tym sosem. Także... I mamy gościa, który też by chciał pewnie coś zjeść. Ale ja mnie tam, bo się boję, że będzie jakbym siedział tak. I żebrał. Pani powiedziała, że nie atakują, że czekają, jak im się rzuci. Co idziemy zobaczyć? Idziemy zobaczyć dom z muszelek. Właściciele tego domu tak pokochali morze, że swoją elewację poświęcili właśnie morzu i podobno jest cała z muszelek. Długo tutaj zbierali, kupowali muszelki od różnych żeglarzy i podobno cała elewacja jest z muszelek. Idziemy szukać.
Nie mamy ten. Odnaleźliśmy dom cały z muszelek. No i ostatniego dnia odnaleźliśmy jeszcze uliczki, w których nie byliśmy. I ciekawy dom. Można podejść, zrobić sobie zdjęcie. Bardzo ciekawe. Nie wiem, jak to się stało, że my dwa razy odwiedzając te stare miasto nie odwiedziliśmy tych uliczek. Faktycznie można to zabłądzić. Pobłądzić. U góry byliśmy wczorajszego dnia. Jeżeli nie widzieliście, to obejrzyjcie poprzedni odcinek. Odwiedzaliśmy zamek Templariuszy. Bardzo ciekawy, który bardzo nam się podobał. A dzisiaj po burzy wyszło słońce i możemy się pożegnać z Peńskowa. Benedykt XIII. Jedyny prawdziwy papież, tak sobie mówił, podobno jeszcze gdzieś tutaj w zamku krzyczy czasami. Tu dopiero wszystko będzie się budzić około godziny 20. Na razie jest spokój. Cisza, mało turystów. Pewnie siesta. Ale klimacik bardzo fajny. Jutro w stronę Alicante. Mamy jakieś 3 godziny jazdy. Tak sobie to podzieliłem, żeby właśnie mniej więcej było tak 300-400 km. Mniej więcej. Bo już pierwszy dzień był mega, mega męczący. 1200 km. Później jakieś 700 km. Przedwczoraj już było troszeczkę mniej, bo 400 z czymś. A teraz ma być 300. Dosyć mocno komercyjne miejsce. W Starym Mieście dużo fajniej. A tutaj już 1 000 000 turystów. Kończymy nasz pobyt na kempingu El Cid. Bardzo mocno polecamy. Bardzo fajny ten kemping. Przede wszystkim bardzo fajna cena. Ale no nie tylko cena, ale też i toalety. Mega fajnie, czysto. Blisko do centrum miasta. Pobyt bardzo, bardzo udany. Pomimo burzy, troszkę nerwów, ale zobaczcie, po tej burzy wyszło słońce, wszystko suche. Wszystko jest ok. No, zjeżdżają jacyś ludzie. Kemping powoli znowu się powoli zapełnia. Dobra. A znowu jest pani. O. No nie, no paprykę mamy, żebyśmy wiedzieli to. Zobaczcie, to wczoraj kupiliśmy kilogram pomidorów.